Pewnej chwili przywołała mnie jedna ze starszych matek, i jakby z jasnego nieba zaczęły się gromy ogniste, także nawet nie wiedziałam o co się rozchodzi. Jednak pokrótce zrozumiałam, że to jest za to, co wcale ode mnie nie zależy. Mówi mi, że niech siostra sobie wybije z głowy, żeby Pan Jezus miał z siostrą tak poufale przestawać, z taką nędzną, z taką niedoskonałą. Pan Jezus tylko ze świętymi duszami obcuje, zapamiętaj to sobie. Przyznałam, że ma wielką rację, bo jestem nędzna, ale jednak ufam miłosierdziu Bożemu. Kiedy się spotkałam z Panem, upokorzałam się i mówiłam: Jezu, ty z takimi nędznymi podobno nie obcujesz? Bądź spokojna, córko moja. Właśnie przez taką nędzę chcę okazać moc miłosierdzia swego. Poznałam, że matka ta raczej chciała mnie tylko upokorzyć. O mój Jezu, wiele mi dałeś w tym krótkim życiu doświadczeń, wiele rzeczy zrozumiałam, nawet takich, że teraz się dziwię. O jak dobrze zdać się we wszystkim na Boga i pozwolić Bogu w całej pełni działać w duszy. W czasie trzeciej probacji pan dał mi poznać, żebym mu się ofiarowała, aby mógł uczynić ze mną to, co mu się podoba. Mam zawsze stawać przed nim jako ofiara. Zlękłam się w pierwszej chwili, czując się nędzą bezdenną i znając dobrze siebie, odpowiedziałam panu jeszcze raz: Jestem nędzą samą. Jak mogę być zakładniczką? Dziś tego nie rozumiesz. Jutro dam ci poznać w czasie adoracji. Serce mi drżało i dusza. Słowa mi tak głęboko utkwiły w duszy. Mowa Boża żywa jest. Kiedy przyszłam na adorację, odczułam w duszy, że weszłam do świątnicy Boga Żywego, którego majestat wielki i niepojęty. I dał mi Pan poznać, Czym są nawet najczystsze duchy wobec Niego? Chociaż na zewnątrz nic nie widziałam, obecność Boża przenikła mnie na wskroś. W tej chwili dziwnie mój umysł został oświecony. Przesunęła się przed oczyma mojej duszy wizja, jak u pana Jezusa w ogrójcu. Najpierw cierpienia fizyczne i wszystkie okoliczności, które je powiększą. Cierpienia duchowe w całej rozciągłości i te, o których nikt wiedzieć nie będzie. W te wizje wchodzi wszystko posądzenia niewinne, odebranie dobrej sławy. Napisałam to w streszczeniu, ale to poznanie było tak jasne, że to, co później przeżywałam, nic się nie różniło od chwili, kiedy poznałam. Imię moje ma być ofiara. Kiedy skończyła się wizja, zimny pot spłynął mi po czole. Jezus dał mi poznać, że chociaż się nie zgodzę na to, to jednak mogę się zbawić i łask, których mi udzielał, nie zmniejszy. I nadal będzie w takiej samej poufałości ze mną, także chociaż się nie zgodzę na te ofiarę, to nie zmniejszy się przez to hojność Boża. I dał mi Pan poznać, że cała tajemnica ode mnie zależy od mojego dobrowolnego zgodzenia się na tę ofiarę z całą świadomością umysłu w tym akcie dobrowolnym i świadomym jest cała moc i wartość przed jego majestatem chociażby mnie nic z tego na co się ofiarowała nie dosięgło jednak przed panem jest jakoby już wszystko dokonane w tym momencie poznałam że wchodzę w łączność z majestatem niepojętym. Czuję, że Bóg czeka na moje słowo, na moją zgodę. Wtem duch mój pogrążył się w Panu i rzekłam: Czyń ze mną, co ci się podoba. Poddaję się woli Twojej. Wola Twoja święta od dziś jest mi pokarmem. Wierna będę żądaniom Twoim przy pomocy Twojej łaski. Czyń ze mną, co ci się podoba. Błagam cię, O panie, bądź ze mną w każdym momencie życia mojego. Wtem, kiedy się zgodziłam wolą i sercem na tę ofiarę, obecność Boga przenikła mnie na wskroś. Dusza moja została pogrążona w Bogu i zalana tak wielkim szczęściem, że ani w części tego napisać nie mogę. Czułam, że majestat Jego otacza mnie. Dziwnie zostałam zlana z Bogiem. Widziałam wielkie upodobanie Boże w sobie, i nawzajem utonął duch mój w nim. Świadoma tego zjednoczenia się z Bogiem czuję, że jestem szczególnie miłowana i nawzajem kocham całą siłą swej duszy. Tajemnica wielka zaszła na tej adoracji. Tajemnica między mną a panem. I zdawało mi się, że skonam z miłości w jego spojrzeniu, choć mówiłam wiele z panem, jednak bez słowa. I powiedział pan. Jesteś rozkoszą dla serca mojego. Od dziś każdy uczynek najdrobniejszy ma w oczach moich upodobanie, cokolwiek czynić będziesz. W tym momencie czułam się przekonsekrowana. Powłoka ciała jest ta sama, ale dusza inna. W niej mieszka Bóg z całym swoim upodobaniem. Nie uczucie, ale świadoma rzeczywistość, której nic mi przyćmić nie może. Wielka tajemnica zadzierzgnęła się między mną a Bogiem. Odwaga i moc pozostała w duszy mojej. Kiedy wyszłam z adoracji, ze spokojem spojrzałam w oczy temu wszystkiemu, czego się przedtem tak bardzo lękałam. Kiedy wyszłam na korytarz, zaraz mnie spotkało wielkie cierpienie i upokorzenie przez jedną osobę. Przyjęłam z poddaniem się woli wyższej i głęboko przytuliłam się do najświętszego serca Jezusowego Pana, dając poznać, że jestem gotowa do tego, na co się ofiarowałam. Cierpienie wyrastało jakby spod ziemi. Sama matka Małgorzata dziwiła się temu. Innym wiele rzeczy ujdzie, bo naprawdę nie warto na to zwracać uwagi, ale mnie nic nie uchodzi. Każde słowo analizowane, każdy krok uważany. Jedna siostra powiedziała mi, niech się siostra przygotuje na przyjęcie krzyżyka, jaki siostra czeka od matki przełożonej. Tak mi siostry żal. A ja w duszy cieszę się na to i już od dawna jestem na to gotowa. Kiedy zauważyła moją odwagę, zdziwiła się temu. Teraz widzę, że dusza z siebie niewiele może, ale z Bogiem wszystko może. Oto, co może łaska Boża. Mało jest dusz, które by zawsze były czujne na natchnienie Boże, a jeszcze mniej jest dusz takich, które by wiernie szły za natchnieniem Bożym. Jednak dusza wierna Bogu nie może sama rozstrzygać swych natchnień. Musi je poddawać pod kontrolę bardzo wykształconego i mądrego kapłana i dopóki się nie upewni, niech się trzyma niedowierzająco. Tym natchnieniom i wszelkim łaskom wyższym niech niedowierza sama, bo się narazić może na wielkie straty. Chociaż dusza odróżnia zaraz fałszywe natchnienia od Bożego, jednak niech będzie ostrożna, bo wiele jest rzeczy niepewnych. Bóg lubi i cieszy się, kiedy dusza nie dowierza jemu samemu dla niego samego. Dlatego, że go kocha, to jest ostrożna i pyta się, i sama szuka pomocy, aby stwierdzić, czy to naprawdę Bóg jest, co w niej działa. A utwierdziwszy się przez światłego spowiednika, niech będzie spokojna i odda się Bogu według jego wskazówek to jest według wskazówek spowiednika. Miłość czysta, zdolna jest do czynów wielkich, i nie łamią jej trudności ani przeciwności. Jak miłość jest mocna, mimo wielkich trudności, tak też jest wytrwała w szarym, codziennym, żmudnym życiu. Ona wie, żeby się Bogu przypodobać, jednego potrzeba. To jest, aby najdrobniejsze rzeczy czynić z wielkiej miłości. Miłość i zawsze miłość. Miłość czysta nie błądzi. Ona ma dziwnie dużo światła i nic nie zrobi, co by się Bogu miało nie podobać. Przemyślna jest w czynieniu tego, co milsze Bogu i nikt jej nie dorówna. Szczęśliwa, gdy może się wyniszczać i płonąć jak czysta ofiara. Im więcej czyni z siebie, tym jest szczęśliwsza. Ale też nikt nie umie wyczuć niebezpieczeństw tak z daleka, jak ona. Umie zdzierać maskę i wie, z kim ma do czynienia.